Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z najokrutniejszych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Będzie to opowieść o wieloletnim polowaniu na seryjnego mordercę, który otrzymał miano jednego z najbardziej zachłannych zabójców. Nad zagadką, kim jest morderca znad Green River, śledczy pracowali ponad 20 lat. Oficjalnie przypisuje mu się 49 morderstw, ale podejrzewa się, że było ich znacznie więcej. Kim były jego ofiary? Dlaczego zginęły? Jak to możliwe, że ich zabójca przez tyle lat pozostawał nieuchwytny? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Dzięki współpracy z wydawnictwem SQN, partnerem dzisiejszego odcinka, mam możliwość przedstawić Wam wiele szczegółów, o których nikt wcześniej nie wspomniał. A to za sprawą książki Ann Rule, Morderca znad Green River, w której drobiazgowo opisuje 20-letnią pracę śledczych. Ale co ważne, skupia się także na ofiarach, co przy historiach seryjnych morderców często jest pomijane. Ann Rule możecie kojarzyć m.in. z książki o Tedzie Bundym. Jeśli interesuje Was jego sprawa, to polecam Wam również się z nią zapoznać. Zwłaszcza, że autorka pracowała z Tedem Bundym. Tak, ten morderca był jej kolegą z pracy. W książce Ann Rule znajdziecie zatem wiele szczegółów o tym mordercy, z pierwszej ręki, bo autorka jest w zasadzie częścią tej historii. Wracając jednak do dzisiejszego tematu, oczywiście nie będę w stanie przedstawić wszystkich tych szczegółów i wyczerpać tematu. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej o tym mordercy, śledztwie i ofiarach, to zdecydowanie polecam Wam przeczytać książkę Ann Rule. Morderca znad Green River ma dziś, 10 sierpnia, swoją premierę. A to oznacza, że książka jest już dostępna w księgarniach. Przy okazji zdradzę Wam, że teraz na Empik.com do 14 sierpnia będzie w promocji 50% taniej. Aby tak się stało, wystarczy wpisać kod GREEN i po aktywacji tego kodu cena obniży się w koszyku. W promocji będzie jednak nie tylko ta książka, więc polecam Wam tam zajrzeć na książkowe łowy. A dla osób, których interesuje także historia Teda Bundy'ego, którą Ann Rule opisała również szczegółowo, to w księgarni SQN Store czeka na Was komplet tych dwóch książek. Z kodem PAKIET będziecie mieli okazję zakupić go z dodatkowym 10% rabatem. I rabat ten pomniejsza już przecenioną ofertę o te właśnie 10%. Kod ten będzie ważny przez 2 tygodnie. Kody, o których wspomniałam, oraz linki znajdziecie w opisie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Green River Killer pozostawał nieuchwytny przez ponad 20 lat. Jego główny morderczy szał, jak było to później określane, miał miejsce między 1982 a 1984 rokiem. Mimo, że nazwisko mężczyzny pojawiło się w trakcie długoletniego śledztwa, to niestety nie sposób było mu cokolwiek udowodnić. Przez bardzo długi czas nie był on głównym podejrzanym. Do jego złapania przyczyniły się tak naprawdę dwie rzeczy – rozwój technologii i upór pewnego śledczego. Aby dowiedzieć się jednak, jak to wyglądało, zacznijmy od początku, czyli od jego pierwszej zbrodni. 15 lipca 1982 roku w pobliżu Kent nad brzegiem Green River bawiące się dzieci dokonały makabrycznego odkrycia. Początkowo myślały, że na wodzie unosi się jakaś kłoda, ale po chwili zorientowały się, że nie jest to kłoda, ale ciało należące do młodej kobiety. Ann Rule nie wiedziała jeszcze wtedy, że będzie to początek serii zabójstw, a wycinek z gazety z 18 lipca 1982 roku o tej sprawie zapoczątkuje jej wieloletnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest ten morderca. Początkowo nikt nie był w stanie zidentyfikować znalezionej kobiety. Odzież, którą na sobie miała, nie sprawiała, że ułatwiało to zadanie. Jej wiek określono na 25 lat. Jednak było coś, co sprawiało, że ta kobieta się wyróżniała. Miała 5 tatuaży, z czego 4 mogłyby się kojarzyć z gangiem motocyklowym. A zatem, czy był to jakiś trop pomagający ją zidentyfikować? Wiadomo też było, że przyczyną jej śmierci nie było utonięcie.
ktoś wrzucił ją do wody po tym, gdy już była martwa. Przyczyną jej śmierci było uduszenie, a w jej usta włożone zostały jej własne majtki. Ponieważ jedynym tropem, którym mogła podążać policja, były te tatuaże, to właśnie nim postanowili iść śledcze. A w związku z tym zdjęcia opublikowano w różnych gazetach. W ten sposób udało się natrafić na tożsamość pierwszej ofiary. Zgłosił się mężczyzna, który wykonał jeden z jej tatuaży. Informacja, jaką przekazał śledczym, bardzo ich zaszokowała. Nie była to 25-letnia kobieta, a 16-latka. Dokładniej była to Wendy Lee Caulfield. Po dotarciu do jej matki okazało się, że Wendy rzuciła szkołę. Często podróżowała autostopem, dopuszczała się kradzieży i sprzedawała swoje ciało. Pochodziła z domu, w którym nie zapewniono jej odpowiednich warunków. Została też zgwałcona podczas jednej z podróży autostopem. Z domu miała uciec po jednej z kłótni. Złości wykrzyknąć, że nigdy więcej już jej nie zobaczą. Trafiła też do aresztu dla nieletnich, skąd uciekła, gdy właśnie była na przepustce. A przynajmniej tak uważano. To właśnie Wendy uznano za pierwszą ofiarę Green River Killera. 12 sierpnia 1982 roku znaleziono ciało następnej kobiety. A było to pół kilometra od miejsca, w którym odkryto ciało Wendy. Również jej w tym przypadku wykluczono, że było to przypadkowe utonięcie. Tym razem ofiarę udało się zidentyfikować po odciskach palców. Była to Debra Lynn Bonner i miała 22 lata. Świadczyła usługi seksualne i była już za nie aresztowana. Ostatni raz była widziana żywa 18 dni wcześniej. Miała też epizody z narkotykami. Jeździła często w trasę. Lubiła zmieniać miejsca. Miała też długi, ale chciała je jak najszybciej spłacić i pożegnać się raz na zawsze z dawnym życiem. Pomimo, że nie prowadziła zbyt stabilnego życia, to zawsze jednak pamiętała, aby skontaktować się z rodzicami. Gdy już z nimi rozmawiała, to robiła dobrą minę do złej gry i udawała, że wszystko u niej w porządku. Ale wcale tak nie było. Miała różne problemy. Do sprawy przydzielono Dave'a Reichert'a. Później stał on się głównym detektywem prowadzącym tę sprawę. Doświadczenie w tamtym momencie posiadał niewielkie, kilkuletnie. Miał około 30 lat. Detektyw skontaktował się z policją z Portland i Spokane, czy nie mają więcej takich nierozwiązanych spraw, w których występowałyby młode kobiety. W tym czasie przepytywano również pracowników hoteli, barów, taksówkarzy i w ten sposób wykluczono m.in. wojnę Alfonsów. Wkrótce jednak okazało się, że był to początek serii zbrodni. 3 dni później znaleziono kolejne ciała. Do 15 sierpnia 1982 roku na rzece Green River lub wzdłuż niej znaleziono w sumie 5 ciał. Teren był gęsto zarośnięty i ciężko byłoby coś dostrzec z daleka. Do tego ofiary zostały obciążone dużymi kamieniami na piersiach i brzuchu. 2 kobiety znaleziono w rzece, 3. znaleziono przy brzegu. Było to zastanawiające. Dlaczego jedna z tych kobiet nie trafiła do rzeki? Czy morderca nie miał już siły wrzucić ją do wody? A może ktoś go przestraszył? Patrząc jednak na te okolice, można było wyciągnąć jeden ważny wniosek. Musiał być silny, skoro dał radę przynieść w to miejsce 3 ciała. Ze względu na okoliczności, w jakich znaleziono kobiety, nie można było ocenić, czy zostały zgwałcone. 2 z nich były Afroamerykankami i były to te kobiety, które znaleziono w wodzie. W przypadku 3. kobiety nie było pewności ze względu na to, że stopień rozkładu jej ciała był zaawansowany. Wszystkie kobiety zginęły przez uduszenie, ale tej informacji na razie postanowiono nie ujawniać. To, co było zastanawiające, to to, że jedna kobieta była rozebrana całkowicie, a 2 dalej miały na sobie staniki. Najbardziej szokującą kwestią było to, że w pochwach 2 kobiet znaleziono kamienie w kształcie trójkąta. I były włożone one naprawdę głęboko. Na tyle, że bez ingerencji chirurgicznej nie można było ich wyciągnąć. Bardzo trudno też było pobrać od nich odciski palców, ale po różnych trudach udało się w końcu to zrobić. Dzięki temu zidentyfikowano pierwszą z kobiet, Marcia Faye Chapman, 31-latkę, matkę 3 dzieci. Była zaginiona od 1 sierpnia. Wkrótce pojawiły się kolejne identyfikacje. 17-letnia Cynthia Hinds świadczyła usługi seksualne, ale nigdy nie została za to aresztowana. Ostatni raz była widziana 11 sierpnia. Miała też swojego opiekuna. Mężczyzna jedyne co zapamiętał, to to, że wsiadła do czarnego jeepa.
nie zapewnił jej odpowiedniego bezpieczeństwa. Trzecią kobietę, w zasadzie nastolatkę, zidentyfikowano dopiero po tym, jak umieszczono jej zdjęcie w gazetach. Była to 16-letnia Opal Charmaine Mills, która mieszkała z rodziną. Ostatni raz widziana była 12 sierpnia, gdy wychodziła do pracy. W przeciwieństwie do swojej znajomej, bo znała Cynthię, nie świadczyła usług seksualnych. Jej praca polegała na malowaniu domów, a przynajmniej tak powiedziała rodzicom. Opal wybierała się z Cynthią do Kent, miały razem malować domy. Nie miała jednak samochodu, więc zadzwoniła do swojego brata, Garetha, i poprosiła o podwózkę. Mężczyzna jednak odsypiał nocną zmianę, więc powiedział, że nie da rady i najlepiej, żeby złapały jakiegoś autostopa. Możliwe, że właśnie tak zrobiły. Później nie było od nich już żadnych wieści, aż do 13 sierpnia, gdy odkryto ich ciała. To oznaczało, że policja nie ma już wątpliwości. Pod Seattle grasuje seryjny morderca, który poluje na młode kobiety. W związku z tym 16 sierpnia 1982 roku utworzono specjalną grupę zadaniową. Jej celem było zbadanie tych 5 zabójstw i ustalenie, kto za nimi stał. Nikt wtedy nie przeczuwał, że to dopiero początek, a liczba ofiar drastycznie wzrośnie. W październiku tego samego roku policjanci byli przekonani, że mają swojego głównego podejrzanego. Przeglądali się pewnemu taksówkarzowi, Melvinowi Wayne'owi Fosterowi, który miał znać niektóre ofiary. Wynikało to oczywiście z tego, że często je podwoził. Mężczyzna jednak nie przyznawał się do tej zbrodni. Mimo tego przez długi czas niektórzy uważali, że to właśnie on jest zabójcą z nad Green River. Między innymi ku tej tezie skłaniał się Dave Rickard, czyli pierwszy główny dowodzący tym śledztwem. Jeśli chodzi jeszcze o sierpień, to już nic takiego się nie wydarzyło, nie było żadnych incydentów. Nikt też nie podejmował tematu, czy w Seattle pojawił się seryjny morderca. Na razie policjanci trzymali te informacje dla siebie. Niepokojące było to, że coraz więcej nastolatek była zaginiona. 17-letnia Giselle Lovehorn postanowiła rzucić szkołę, mimo że była ponadprzeciętnie inteligentna. Ale bliscy opisywali też, że miała naturę włóczykija. Od 17 lipca widniała na liście zaginionych. Inną zaginioną była 18-letnia Mary Bridget Meehan, ostatni raz widziana 15 września. A to był tylko początek listy, bo zaginionych nastolatek było coraz więcej i śledczy uważnie się przyglądali tej liście. Do tej pory przesłuchano już 300 osób, a ponieważ nie dawało to żadnych rezultatów, to wymyślono, że może dobrym pomysłem będzie zgłoszenie się do FBI. Wstępny profil zabójcy został opracowany w 1982 roku przez Johna Douglasa i jego zespół. Jednak 2 lata później został poprawiony, bo okazał się być nie do końca pomocny. Co ciekawe, profil ten nigdy nie został udostępniony publicznie, chociaż niektóre szczegóły pojawiły się w artykułach prasowych i książkach. Na tej podstawie wiemy, że mężczyzna został określony jako biały mężczyzna po 30, który jest raczej nieśmiały. Charakteryzuje się niską samooceną i ma silne poczucie niechęci do kobiet. Nie ufa kobietom, a to, że świadczą usługi seksualne, sprawia, że wszystko się w nim gotuje. Jest w dobrej kondycji fizycznej. Dobrze zna okolice, w których pozostawia ciała. Jest właścicielem furgonetki albo chociaż 5-drzwiowego samochodu, który ma co najmniej 3 lata i nie jest w dobrym stanie. Jego inteligencja jest przeciętna lub nieco wyższa. Może być też bezrobotnym. Jest palaczem, pije dużo piwa i jest rozwiedziony. Nie planuje swoich zbrodni. Robi to pod wpływem chwili. Nie jest też zbyt schludny ani skrupulatny. Może być miłośnikiem przyrody. Ewentualnie myśliwym. Byłby gotów pracować jako policjant, aby łatwiej złapać swoje ofiary. Prawdopodobnie pochodzi z rozbitej rodziny i wychowywał go tylko jeden z rodziców. Nie za dobrze też sobie radził w szkole. W swojej historii mógł mieć już jakąś napaść albo gwałt. Jest w nim też dużo wściekłości. Mimo profilu, który dawał konkretne wskazówki, ale jak mówię, został poprawiony, więc jeszcze w 1982 roku tak nie brzmiał, śledczy nie mieli żadnego tropu. Co chwilę interesowali się jakąś osobą, jakimś mężczyzną najczęściej, choć oczywiście nie można było wykluczyć, że kobieta byłaby odpowiedzialna za te zbrodnie.
to jednak głównie skupiali się na mężczyznach. Ale nawet jeśli znajdowali jakiegoś podejrzanego mężczyznę w życiu jednej z tych kobiet, to przeważnie nie znał on innych ofiar albo nie było żadnych powiązań. Śledztwo trwało, ale 25 września coś musiało je przerwać. Motocyklista natrafił na kolejne ciało. Tym razem w krzakach. Ofiara była naga. Ciało było już w zaawansowanym stopniu rozkładu, ale udało się ustalić, że była to jedna z tych dwóch dziewczyn, które wcześniej wam wymieniłam jako zaginione. Giselle, czyli ta 17-letnia dziewczyna, która opuściła szkołę. Jej tożsamość potwierdzono dzięki aktom dentystycznym. W jej sprawie przesłuchano m.in. jej przyjaciela. Ale nie ruszyło to tej sprawy do przodu. Jesienią z Green River wyciągnięto kolejne 3 ciała. 5 października 20-letnia Jerry Slove zaginęła. 14 października jej ciało znaleziono w wodzie. Została postrzelona w głowę i nie świadczyła usług seksualnych. Nie było więc pewności, czy można ją przypisać do sprawy Green River Killera. Ale tak czy siak od tego momentu zaczęto uważać, że naprawdę jest to seryjny morderca i tą informacją podzielono się z prasą. Wciąż nie było tropów, kim może być ten człowiek. Dziennikarze naciskali na policję, a ci nie mieli co im przekazać. Nie byli nawet o krok od zatrzymania jakiegokolwiek podejrzanego. A ofiar było coraz więcej. Debra Lorraine Estes zaginęła 20 września 1982 roku i miała 15 lat. Jeszcze we wrześniu zgłosiła jednemu z policjantów, że jakiś mężczyzna, który zgodził się ją zabrać na stopa i miał białą furgonetkę, zmusił ją do seksu oralnego, a potem zgwałcił i ukradł pieniądze. Nastolatka powiedziała, że wyglądał na jakieś 45 lat, miał 170 cm wzrostu, przerzedzone brązowe włosy i niewielki wąsik. Problemem jednak w jej sprawie było to, że dziewczyna nie podała swoich prawdziwych danych, a przedstawiła się jako Betty Lorraine Jones. Później utrudniło to śledztwo w jej sprawie. Detektywi chcieli podążyć tym tropem, który wskazała im Betty, tylko że nagle ich wystawiła, a przynajmniej tak uważali. Prawdą było to, że nie zrobiła tego, ale zaginęła. Wyszła do pracy i już więcej nie wróciła. Wkrótce 26 września, czyli 6 dni później, zaginęła kolejna nastolatka, 16-letnia Linda Rule. 23-letnia Denise Dersel pochodziła z Portland i po raz ostatni była widziana 8 października. Lista zaginionych kobiet wciąż rosła. Każdego tygodnia drastycznie się powiększała. Znikało coraz więcej młodych kobiet. Czy stał za tym morderca znad Green River? Na początku 1983 roku grupa zadaniowa pracowała dalej. Wciąż jednak nie było widać żadnych postępów. Pod koniec stycznia mężczyzna, który układał rury wodociągowe, znalazł szkielet w zaroślach w pobliżu szpitala Northgate. Wkrótce ustalono, że była to zaginiona 16-letnia Linda Rule. Wciąż jednak nie było pewności, czy należało ją dopisać do listy ofiar seryjnego mordercy. Na początku marca zaginęła Alma Ann Smith, następnie 17-letnia Dolores Williams. Co prawda, policjanci wciąż przyglądali się pewnemu mężczyźnie, wspomnianemu taksówkarzowi, Melvinowi Fosterowi, bo znał niektóre ofiary i oblał test na wariografię, to wciąż było za mało dowodów, aby go o to oskarżyć. Mężczyzna też się nie przyznawał. Do zaginięć dochodziło dalej, śledczy natomiast nie byli o krok od rozwiązania tej sprawy. Aż w końcu pojawił się nowy podejrzany. Wiosną 1983 roku 18-letnia Mary Malvar, która świadczyła usługi seksualne i pochodziła z Filipin, zaginęła. W pracy ubezpieczał ją jej chłopak, który zawsze jechał za nią, gdy wsiadła do jakiegoś auta. Gdy i tym razem podjechała jakaś furgonetka i Mary do niej wsiadła, podążył za nimi. Jedyne co zapamiętał to to, że był to jakiś poplamioną farbą pick-up i mężczyzna, który go prowadził, miał ciemne włosy. Na oko miał od 30 do 40 lat. Tylko że gdy chłopak Mary jechał za nimi, nagle zgubił auto. Zupełnie nie wiedział, gdzie skręcili. Początkowo czekał, aż Mary wróci. Liczył, że za chwilę właśnie jak skończy świadczyć usługę, to mężczyzna ją odstawi. Ale tak się nie stało.
Ponieważ trochę bał się ostracyzmu ze względu na to, czym Marie się zajmowała, to milczał. Ale gdy minęły 4 dni i nastolatki nadal nie było w domu, postanowił coś z tym zrobić. Powiedział jej rodzinie i zgłosił się także na policję. Jednak na policji nie powiedział całej prawdy. Śledczy zauważyli, że jakoś tak kluczy, że się waha i w związku z tym sam stał się podejrzanym. Jej bliscy wiedzieli, że chłopak Marie nie ma z tym nic wspólnego, więc postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Szukali po okolicach podobnej furgonetki. W końcu znaleźli ślepą uliczkę z kilkoma domkami, a tam furgonetkę, która wydała im się podejrzana i pasowała do opisu chłopaka Marie. Zadzwonili na policję i przekazali informacje, które zdobyli. Wkrótce na miejscu pojawił się patrol. Policjanci zapukali i otworzył im mężczyzna. Został zapytany o to, czy nie ma u niego żadnej kobiety. Nie wydawał się być zdenerwowany, wręcz odwrotnie, raczej zaciekawiony. Mężczyzna powiedział, że nikogo u niego takiego nie ma. Rodzina nie dowierzała, ale policjanci nic więcej zrobić nie mogli. Mężczyzna ten nazywał się Gary Leon Ridgway i twierdził, że ani Marie u niego nie ma, ani też jej nie znał. Na tym zakończyła się ta interwencja. Nastolatki dalej nie znaleziono, a kolejne kobiety wciąż znikały. Większość była w podobnym wieku. Najczęściej były niepełnoletnie i świadczyły usługi seksualne. Mimo że wszystkie te zbrodnie bulwersowały, to prawdziwy szok wywołała śmierć 21-letniej Carl N. Christensen, która 3 maja po raz ostatni była widziana na autostradzie. 5 dni później znaleziono jej ciało. Była kompletnie ubrana, ale znajdowała się w takiej pozycji półsiedzącej. Na jej głowę ktoś założył brązową torbę na zakupy, taką papierową. Miała złożone ręce na brzuchu, a na nich mielone mięso. Obok jej szyi ktoś położył martwe pstrągi, wypatroszone i oczyszczone. Została uduszona. Linę, którą to zrobiono, znaleziono na miejscu. Początkowo tą sprawą zajęli się policjanci z innego wydziału i śledztwo nie było prowadzone w związku z morderstwami z nad Green River. Jednak później Carla trafiła na listę ofiar seryjnego mordercy. Zbrodnia ta wyglądała jak jakiś rytuał. Kobieta samodzielnie wychowywała 5-letnią córkę i pracowała jako kelnerka obok autostrady, skąd właśnie łapała autostopa do domu. Gdy pracowała jej córką, opiekowała się jej matka. Gdy pewnego dnia nie wróciła do domu po pracy, kobieta była bardzo zaniepokojona. Nie było opcji, aby Carla porzuciła swoją córeczkę. Parę dni później spełnił się jej najgorszy koszmar. Śledczy nie mieli już żadnej wątpliwości. Mieli do czynienia z jakimś maniakalnym mordercą, który zaczął zostawiać swój znak rozpoznawczy. Tak jakby chciał powiedzieć, patrzcie, to ja. Zabiłem i będę zabijać dalej, póki mnie nie złapiecie. Śmiał się z nich, bawił w kotka i myszkę. Jednym z takich znaków rozpoznawczych było to, że często właśnie w kobiecych pochwach zostawiał trójkątne kamyki. Nie dbał też o miejsce zbrodni, nie sprzątał go, zostawiał niedopałki i inne rzeczy, które później pomogły go zidentyfikować. Liczba ofiar rosła, a śledztwo prowadzono na pełnych obrotach. Łącznie w tej sprawie zebrano już 750 segregatorów akt. Przesłuchano też 1000 osób i nic to nie dawało. Poszlak oczywiście było sporo, ale konkretnych tropów żadnych. Przyszła zima i chwilowo nie pojawiały się żadne doniesienia o odkryciu nowych ciał. Ale była to tylko cisza przed burzą, bo stopniały śniegi, a wraz z tym pojawiły się tragiczne wieści. Znów zaczęto odkrywać ciała. Policja była bezradna. Panika w mieście rosła. Dziennikarze naciskali. W związku z tym zdecydowano się na krok, który właściwie nie powinien się wydarzyć. Ogłoszono, że seryjny morderca, Green River Killer, przestał zabijać w marcu 1984 roku. I właściwie ogłoszono to bez żadnych podstaw. A to tylko sprawiło, że nieufność do policji jeszcze bardziej się zwiększyła. Jeśli chodzi o liczbę ofiar w tamtym momencie, które przepisywano, to trudno było tę liczbę jednoznacznie oszacować. W niektórych gazetach mowa była o 12 ofiarach, w innych o 19. Inni jeszcze mówili, że tych ofiar może być znacznie więcej. Zabójstwom tak naprawdę nie było końca. Grupa śledcza zrobiła więc jedyne co mogła, czyli wróciła na miejsca zbrodni i jeszcze raz postanowiła je sprawdzić.
Jeszcze raz zweryfikowano wszystko, co znaleziono na miejscu. Zabezpieczono każdą rzecz, na jaką natrafiono. Jakieś włókna, włosy, kawałki kości, fragmenty biżuterii, a nawet kamienie. Liczono, że kiedyś to wszystko da jakieś odpowiedzi. Gdy przyszedł 84 rok, to policja nie miała też funduszy na to, aby to śledztwo rozszerzać. Ogólnie problemem było też to, że nie do końca wszyscy zgadzali się z tym, aby na to śledztwo te pieniądze przeznaczać. Wynikało to z tego, że były to czasy, gdy nie było aprobaty na to, czym te kobiety się zajmowały. Było takie błędne przekonanie, że one to robią, bo lubią seks. Nie zastanawiano się nad tym, w jakiej sytuacji się znalazły, jak często były zdesperowane, bo potrzebowały pieniędzy, albo samotne. Jak po prostu czuły, że nie mają wyjścia. I w tym trudnym momencie, gdy śledztwo budziło jeszcze te dodatkowe kontrowersje, do Seattle przyleciał John Douglas, agent FBI. Jeśli czytaliście kiedyś jego książkę, to wiecie i możecie teraz powiązać właśnie te wątki, że mniej więcej w tym czasie pracował przy sprawie, podczas której prawie stracił życie. I nie było to związane ze sprawą, ale po prostu z tym, że bardzo się pochorował. A tą sprawą była właśnie sprawa Green River Killera. Ogólnie było tak, że mężczyzna zachorował na wirusowe zapalenie mózgu. I gdyby nie interwencja jego kolegów, to tak naprawdę już by nie żył, bo w pewnym momencie miał temperaturę ponad 40 stopni. Na szczęście udało się go ocalić, jednak przez najbliższe pół roku nie był w stanie pracować nad tą sprawą. A to oznaczało, że śledczy stracili cenną pomoc. Ponieważ nie było żadnych postępów, zdecydowano, że nowym szefem grupy zadaniowej zostanie Frank Adamson, były żołnierz piechoty morskiej. Po długich dyskusjach zdecydowano się także na zwiększenie tej grupy. Wcześniej liczyła ona 5 osób, obecnie 40. Przekazano też większe fundusze. Liczono, że w ten sposób w końcu uda się złapać tego seryjnego mordercę. Będzie to tylko kwestią czasu. Tylko, że już w tym momencie, gdy ta grupa się formowała, to znaleziono kolejnych 6 ciał kobiet. Zaczęto też przyznawać, że zdecydowanie już można przypisać temu mordercy więcej niż 12 ofiar. Mimo, że nowa grupa była liczniejsza, miała większe moce przerobowe, to jednak informacji było tak dużo, że wszyscy byli nimi przytłoczeni. W związku z tym podzielono wszystkie właśnie te tropy, informacje na 3 grupy A, B i C. A to były te najbardziej pilne, B dotyczyła podejrzanych, których należy szybko sprawdzić i C podejrzanych, których można trochę później sprawdzić. Na tym etapie, mimo że Dave Rickard już nie był tym głównym dowodzącym, to wciąż wierzył, że mordercą, którego szukają, może być właśnie ten taksówkarz, o którym już mówiłam. Choć tempo odkrywania nowych ciał trochę się zmniejszyło, to jednak wciąż natrafiano na ciała albo szkielety, które należały do młodych kobiet. Między innymi 4 ciała znaleziono w pobliżu lotniska Seattle-Tacoma. W marcu natrafiono na ciało 19-letniej Cheryl Weems. W pobliżu jej ciała znaleziono ludzkie kości. Wydawały się być dosyć drobne, jakby pochodzące od dziecka. Ułożone były w kształcie embrionalnym. W tamtym momencie niemożliwa była identyfikacja. Jedynie ustalono, że należały one do bardzo młodej kobiety. Potocznie nazywano je potem Bones 10. Jeśli chodzi o pozostałe szkielety, to jeden z nich należał do 37-letniej Aminy Agishev. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę kobietę, to ze względu na jej wiek wahano się, czy mogła być ofiarą Green River Killera, ale w końcu uznano, że tak, że również była jego ofiarą. W połowie maja nadeszła chwila spokoju, ale za to na śledczych zaczęli naciskać dziennikarze. Jesienią Frank Adamson zaapelował do obywateli. Poprosił, aby byli czujni na spacerach, żeby mieli oczy szeroko otwarte. Powiedział, że szukają przynajmniej 15 zaginionych kobiet. Wkrótce lista zamordowanych kobiet zaczęła znów się powiększać. W 1985 roku temat seryjnego mordercy wciąż nie wyszedł poza Seattle. A w samym mieście też zrobiło się jakoś spokojniej. Przestały pojawiać się nowe ofiary. Było to zaskakujące, bo wydawało się, że morderca musi zabijać, a tu nagle spokój. Czy coś mu się stało? Próbowano także zidentyfikować ofiary, co do których wciąż brakowało danych. Między innymi opublikowano w gazetach informacje o 4 szkieletach, aby ustalić tożsamość ofiar. W
połowie roku odkryto fragmenty szkieletów. Jeden z nich należał do Denise Dersel Bush, która zaginęła w październiku 1982 roku. Do tej pory tajemniczemu seryjnemu mordercy przypisywano 26 morderstw. 18 kobiet zidentyfikowano. Pod koniec roku grupa zadaniowa otrzymała $1 milion dotacji i oczekiwano, że rozwiążą tę sprawę. Presja rosła. W tym czasie zaczęło też być głośno o badaniach DNA. Pojawiła się więc nadzieja, że tę sprawę będzie można kiedyś rozwiązać. W 1986 roku Adamson stwierdził, że wróci teraz do profilu Johna Douglasa i przeczyta go jeszcze raz. Próbował zweryfikować podejrzanych i sprawdzić, czy któryś z nich pasowałby do tego profilu. Ale niestety nic to nie dało. Wciąż odkrywano kolejne szkielety. I tak w zasadzie przez cały rok. W końcu dwóch członków grupy zadaniowej, Robert Keppel i Dave Reichert, postanowili, że spróbują inaczej. Przez pewien czas przeprowadzali różne rozmowy z psychologami i kryminologami. Liczyli, że w ten sposób uda im się zrozumieć motywy zabójcy, że w ten sposób może przewidzą jego ruchy. Aż w 1984 roku rozmowy te doprowadziły ich do Teda Bundy'ego. Nie byli jednak pewni, co z tym zrobić, czy właśnie angażować w to śledztwo Teda, dlatego czekali, aż przyszedł rok 1986. I teraz w zależności od tego, który mężczyzna się wypowiadał z tych dwóch detektywów, to każdy ma trochę inną wersję. Bo Keppel twierdzi, że to faktycznie Bundy sam się do nich zgłosił, że chciał im pomóc, natomiast Reichert uważa, że oni sami do niego trafili. Nie ma to jednak w zasadzie aż takiego znaczenia dla tego wątku. Istotne jest to, co później Ted im powiedział. Bo mężczyzna stał się ich rozmówcą i przedstawił swoją opinię na temat seryjnego mordercy, którego poszukiwali. W 1986 roku Ted Bundy siedział w celi śmierci na Florydzie za serię zabójstw, które popełnił w latach 70. Doszły do niego informacje o mordercy z nad Green River i bardzo go to zaintrygowało. Pisał więc intensywnie listy za krat do detektywa Roberta Keppela, który miał swój udział w jego zatrzymaniu, którego zabójca darzył pewnym szacunkiem. Zaoferował swoją pomoc, na którą detektyw wobec braku postępu w śledztwie przystał. Takim właśnie sposobem Ted Bundy naszkicował swego rodzaju portret psychologiczny kolejnego seryjnego mordercy. I co ciekawe, jego uwagi były trafne. Ale może nie powinno to tak dziwić, zważając na to, że mimo wszystko był bardzo inteligentnym człowiekiem, a jego IQ większość źródeł określała na 136 punktów. Co takiego powiedział? Zasugerował, że morderca może wracać na miejsce zbrodni, żeby dokonywać aktów nekrofilii. W związku z tym podpowiedział policji, żeby spróbowała obstawić najświeższe miejsce zbrodni i czekała, aż on wróci. I pewnie to działanie przyniosłoby skutek, gdyby do tej pory morderca z nad Green River nie zmienił swojego sposobu postępowania. A w tym czasie już to zrobił i bazując na tym, co między innymi wyczytał w mediach, nie wracał już do swoich ofiar, a grzebał je w ziemi. Jednak to, że Ted Bundy złapał seryjnego mordercę, to nie jest do końca prawda. Trochę ten wątek został wyolbrzymiony przez media. Jego wkład w to śledztwo nie był aż taki znaczący, choć oczywiście jego uwagi były trafne. Nie sprawił, że doszło do jakiegoś przełomu. Jeśli chodzi o to, dlaczego Ted zaangażował się w to śledztwo, to jeden z tych detektywów, Reichert, uważał, że trochę wynikało to z zazdrości. Że Ted po prostu chciał być seryjnym mordercą numer jeden, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Nie chciał zostać zapomniany w więzieniu. Dlatego w ten sposób łaknął uwagi. Z informacji, które jeszcze powiedział Bundy, podpowiedział detektywom, to było m.in. to, że zabójca prawdopodobnie znał niektóre ze swoich ofiar i że możliwe, że więcej osób zostało pochowanych w miejscach, w których już znaleziono ofiary. Miało to też oznaczać, że mieszka gdzieś w pobliżu. Jeśli chodzi o Bundy'ego, to został on stracony w 1989 roku w wieku 42 lat. Przyznał się do zabicia 36 kobiet. Ale uważa się, że jego ofiar było znacznie więcej. Nawet mogłaby być to liczba trzycyfrowa. Analizując jeszcze raz wszystkie informacje, jakie śledczy do tej pory zebrali, uznali, że
powinni przyjrzeć się jeszcze raz pewnej osobie. Był nim Gary Ridgway, mężczyzna, którego policjanci kiedyś odwiedzili na prośbę rodziny jednej z zaginionych kobiet. Ponieważ nie było na niego żadnych dowodów, była to po prostu głównie jakaś intuicja. To jedyne, co mogli na tym etapie zrobić, to po prostu go obserwować. Nie wydawało się, aby było coś z nim nie w porządku. Jego dom także nie budził żadnych wątpliwości. Śledczy byli ostrożni, więc mężczyzna nie miał pojęcia, że policja mu się przygląda. Wkrótce udało się jednak otrzymać nakaz przeszukania jego domu i szafki służbowej, a do tego jego Forda pick-upa oraz Dodge'a ojca. Policjanci otrzymali także zgodę na pobranie od niego próbki włosów. Z czego to wynikało? Bo był podobno ostatnią osobą, która rzekomo widziała się z dwiema ofiarami. Przeszukanie miało miejsce w 1987 roku. Niestety do niczego nie doprowadziło. Jedynie pozyskano od niego próbkę DNA. Ale z powodu niewystarczających wtedy jeszcze testów DNA, na razie nie można było z tego zrobić użytku. Jak już wcześniej wspominałam, grupa zadaniowa podzieliła informacje według kategorii A, B, C. A to były najpilniejsze rzeczy do sprawdzenia, B ważni podejrzani do jak najszybszego sprawdzenia i C mniej ważni podejrzani. Ridgway otrzymał kategorię A, więc był w tym momencie bardzo istotnym podejrzanym dla śledczych. Oprócz tego, że miał coś wspólnego z dwiema ofiarami, to jeszcze kilku świadków potwierdziło, że widziało mężczyznę podobnego do Ridgwaya, krążącego po okolicy w rejonie autostrady. Do przeszukania jego domu doszło 8 kwietnia 1987 roku. Jego dom był pełen przedmiotów, ale żadne z nich nie wydawały się podejrzane. W jego szafce służbowej także niczego nie znaleziono. Jedynie biały kombinezon z plamami farby, ale to nie mogło nikogo dziwić, bo mężczyzna pracował właśnie z farbami, malował ciężarówki. Jedynie nad czym cieszyli się śledczy, to to, że informacja o tym, że przyglądają się temu mężczyźnie, nie wyciekła do prasy. Wierzyli, że Gary jest istotnym podejrzanym i że jeszcze do niego wrócą, zwłaszcza, że pojawiły się bardzo interesujące informacje. 87 rok okazał się być przełomowy w badaniach DNA. Wykazano indywidualność kodu, a to oznaczało, że na tej podstawie można identyfikować ludzi i wykazywać z wielkim prawdopodobieństwem, że byli zaangażowani na przykład w jakąś zbrodnię. Niestety była to tylko nadzieja i nic za tym nie poszło. Mijały kolejne miesiące, lata, a wciąż odkrywano kolejne ciała lub szkielety. Jedynym pocieszeniem było to, że rodziny poznawały prawdę o losach swoich bliskich. Ale była to bardzo przykra prawda. W 1990 roku dni grupy zadaniowej były policzone. Jej działania niczego nie dawały, nie było postępów. W związku z tym uważano, że należy ją rozwiązać. Dave Reichert uważał jednak, że to sprawa jego życia i jej nie odpuści. Oficjalnie nie mógł zarządzać tą grupą, ale nie chciał też rezygnować z tej sprawy, mieć na nią oko. Jeśli chodzi o opis mordercy z nad Green River, to udało się ustalić, że mógł on wyglądać tak. Mieć między 176 a 180 cm. Być białej rasy, mieć blond włosy lub jasnobrązowe. Wiek szacowany na 30 kilka lat. Do tego niewielki wąsik. Prawdopodobnie jeździł nijaką furgonetką. Wszystko wskazywało na to, że już nie zabijał, że jedynie odnajdowano jego ofiarę. Czy to oznaczało, że nie żyje albo jest w więzieniu? Wraz z rozwojem technologii grupa zadaniowa otrzymała komputer. Ale w 1991 roku jej skład regularnie zmniejszano, więc w zasadzie liczyła już jednego detektywa, co trudno nazwać grupą. Tym detektywem był Tom Jensen, który zajmował się głównie przyjmowaniem sygnałów od obywateli. Sprawa mordercy z nad Green River zaczęła być już dosyć głośna, więc pojawiło się na ten temat wiele artykułów, a także pierwsze książki. Zakładano jednak, że może być to jedna z tych spraw, która przejdzie jako nierozwiązana zagadka kryminalistyki. Ale ten jeden detektyw nie zamierzał dać za wygraną. Mimo, że przez najbliższą dekadę sprawa ta pozostawała w zasadzie uśpiona i nikt nad nią nie pracował. Później potwierdzono, że w tym czasie morderca z nad Green River popełnił już tylko jedno morderstwo.
W 1997 roku Dave Reichert, który jako pierwszy pracował nad tą sprawą, wciąż czuł, że ona go prześladuje i że nie może tak jej zostawić. Gdy został wybrany na szeryfa, postanowił do niej wrócić. Między innymi rozmawiał z rodzinami ofiar, próbował dotrzeć do nowych informacji. Obiecywał, że nie ustąpi, dopóki nie otrzymają odpowiedzi. Niestety nic to nie dało, aż do 2000 roku. Wtedy też detektyw Jensen, który jako jedyny został w tej oficjalnej grupie zadaniowej, dowiedział się o nowej metodzie badania DNA. Była to metoda badania wyjątkowo krótkich lub zniszczonych odcinków DNA, zwanej STR. Między innymi tę metodę wykorzystano do identyfikacji ofiar z 11 września. Detektyw wczytał się w informacje o tej metodzie i stwierdził, że może warto spróbować. W związku z tym przygotował próbki materiału genetycznego 5 głównych podejrzanych. Wśród nich była próbka z 1987 roku, należąca do Gerego Ridgewaya. I ku zaskoczeniu detektywa okazało się, że mają zgodność. I w ten sposób udało im się odkryć tożsamość mordercy z nad Green River. Próbką, która należała do mordercy i z którą porównano próbkę od Gerego, była pobrana próbka spermy, którą znaleziono na włosach łonowych jednej z ofiar. Nie było więc możliwości, aby była to pomyłka. Mieli mordercę. 30 listopada 2001 roku policja ogłosiła, że aresztowała zabójcę z nad Green River. 52-letni Gary został aresztowany w związku z 4 zabójstwami. Mercy Chapman, Opal Mills, Cindy Hintz i Carol Ann Christensen. Przypomnę, jeśli chodzi o tę 4 ofiarę, była to ta kobieta, przy której ta zbrodnia wyglądała jak rytuał i były wątpliwości, czy to on był za to odpowiedzialny. Mężczyzna został aresztowany w fabryce ciężarówek, w której pracował, jako malarz. Pracował już tam od 30 lat i zupełnie nie spodziewał się, że coś takiego może mu się przydarzyć. Jak wspomniałam na początku, oskarżono go o 4 morderstwa, ale potem dodano jeszcze 3. Wynikało to z tego, że przy ciałach tych kobiet znaleziono kulki farby w sprayu, które odpowiadały farbom używanych w tym zakładzie, w którym pracował. Mężczyzna jednak nie przyznawał się do winy, aż do 2003 roku, mimo niezbitych dowodów jego udziału w tych zbrodniach. W tym czasie był po raz trzeci żonaty z Judith Mawson, która zupełnie nie wiedziała o jego zbrodniach. Była oszołomiona i nie mogła uwierzyć, że wyszła za gwałciciela, mordercę i nekrofila. Gdy tylko miała taką możliwość, w 2002 roku rozwiodła się z nim. Długo nie mogła się pogodzić z tym, z kim przez tyle lat żyła. Zupełnie jej to nie pasowało do obrazu mężczyzny, którego poślubiła i w którym się zakochała. Według niej mąż był idealnym partnerem. Nigdy nie wykazywał żadnej agresji. Wydawał się być szczęśliwy i uśmiechnięty. Dbał o nią i sprawiał, że było jej naprawdę dobrze. Przypomniała sobie, że może faktycznie czasami były sytuacje, że wyszedł wcześniej do pracy, mówiąc, że bierze nadgodziny. Potem zastanawiała się, czy to właśnie wtedy zabijał te kobiety. Na to pytanie odpowiedzi nie znaleziono. Widać jednak było, że faktycznie podczas trwania małżeństwa mężczyzna starał się zapanować nad sobą, nie zabijać. Sama Judith, która potem starała się odnaleźć sens w swoim małżeństwie z seryjnym mordercą, stwierdziła, że może chodziło o to, że uratowała wiele żyć dzięki temu, że na swój sposób był z nią szczęśliwy. Dla wielu osób z jego otoczenia wciąż było to nie do pomyślenia, że ten spokojny, religijny mężczyzna był seryjnym mordercą. Prokuratura przypuszczała, że Ridgway mógł zabijać już w latach 70., a ten proceder trwał co najmniej do roku 1998. Z miejsc zbrodni nie zabierał żadnych trofeów, nosił też przy sobie rękawiczki, a swoim ofiarom obcinał paznokcie. Pozostawiał też mylące wskazówki, a nawet smarował swoje ciało specjalną maścią, na wypadek gdyby jakaś ofiara chciała go podrapać. Liczył, że dzięki temu pozostanie nieuchwytny. Twarze swoich ofiar nie pamiętał zbyt wiele. Mówił, że zabił tak wiele kobiet, że trudno byłoby mu zliczyć. Twierdził, że wybierał kobiety, które świadczyły usługi seksualne, bo ich nienawidził i nie chciał im płacić za seks.
Kim był ten człowiek, który dopuścił się tak okrutnych zbrodni? Gary Leon Ridgway urodził się w Salt Lake City w stanie Utah w USA. Na świat przyszedł 18 lutego 1949 roku jako środkowy syn. Jego rodzicami byli Mary Rita oraz Thomas Newton Ridgway. Ojciec pracował jako kierowca autobusu, a mama siedziała w domu i opiekowała się dziećmi. Chociaż też podobno czasami pracowała w niepełnym wymiarze godzin jako sprzedawczyni w sklepie. Kiedy Gary miał 11 lat, jego rodzina przeniosła się do Auburn, niedaleko Seattle w stanie Waszyngton. Osoby, które wtedy kojarzyły tę rodzinę, mówiły, że rodzice byli wobec swoich dzieci niezwykle surowi, a wręcz agresywni. Mieli się dopuszczać zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej. Matka, która siedziała z dziećmi, była bardzo surowa. Nie hamowała się też, jeżeli chodzi na przykład o obrażanie Gary'ego. Podobna sytuacja miała w przypadku jego braci oraz męża. To sprawiło, że 11-latek moczył się w łóżku, a potem torturował zwierzęta. Zamykał także kota w lodówce, aż ten w końcu umarł. Ze swoimi braćmi strzelał także do ptaków. Podejrzewa się, że właśnie to trudne dzieciństwo sprawiło, że ten chłopiec stał się później seryjnym mordercą. Wskazywano na to, że jego relacja z matką była zdecydowanie zaburzona. Gdy Gary zmoczył się w łóżko, a robił to nawet jako 13-latek, to matka kazała mu wchodzić do wanny, a następnie dokładnie myła jego genitalia. A przypominam, był to już nastolatek i było to dla niego niezwykle krępujące. Raz miało też dojść do przełomowego epizodu podczas takiego mycia, kiedy matce rozsunął się szlafrok, a pod nim była naga. Dla jego psychiki nie pozostało to niezauważone. Nie pomagał również fakt, że Mary była uważana za szczególnie zadbaną. Ładnie się ubierała i malowała. Po latach Ridgway wspominał, że jego stosunek do matki był pełen sprzeczności, bo z jednej strony czuł do niej złość, z drugiej fantazjował o jej zabiciu, a do tego jeszcze pociągała go seksualnie. To w ogromnym stopniu przełożyło się potem na jego stosunek do kobiet. Garemu też nie szło zbyt dobrze w szkole. Uczył się raczej kiepsko, zmagał z dysleksją, a jego IQ było znacznie poniżej średniej. Szacowane było na 82. Dwukrotnie też musiał powtarzać jeden rok szkolny. Pierwsze prawdziwe kłopoty zaczął na siebie ściągać jednak jako nastolatek. Gdy miał 16 lat, zwabił do lasu 6-letniego chłopca, a następnie wbił mu nóż w żebra. Chłopiec na całe szczęście przeżył ten atak. Po tej napaści podzielił się też bardzo niepokojącym szczegółem, że Gary, pozostawiając go w lesie, odchodząc, cały czas się śmiał. Później, gdy Ridgway miał spotkanie z psychologiem i został zmuszony, aby opowiedzieć, dlaczego czegoś takiego się dopuścił, to powiedział, że po prostu chciał wiedzieć, jak to jest kogoś zabić. Mówił też, że był zainteresowany samym dźganiem nożem, bo zmagał się z pociągiem seksualnym do własnej matki i z tego powodu chciał ją zabić. I można powiedzieć, że tak się przygotowywał w ten sposób. I ogólnie jak tak skupimy się na tym jego dzieciństwie, to zauważymy, że są tutaj bardzo ważne kwestie. Jeśli interesujecie się kryminalistyką i słyszeliście kiedyś o triadzie McDonalda, to pewnie już będziecie wiedzieli, o czym mówię. Dla wyjaśnienia, to teoria, która mówi o tym, że jest pewien zestaw zachowań składający się z trzech komponentów, który może być interpretowany jako sygnał rozwijającej się nieprawidłowej osobowości. Teorię tę przyjął w 1963 roku John McDonald i twierdził, że te zachowania, które składają się na tę triadę, były wielokrotnie obserwowane w młodości seryjnych zabójców i że są ważnym sygnałem. O co chodzi? O okrucieństwo względem zwierząt, moczenie nocne oraz podpalanie. W wieku 18 lat Gary zaciągnął się do marynarki wojennej i służył na pokładzie statku zaopatrzeniowego w Wietnamie. Ale zanim tam wstąpił, zdążył jeszcze wziąć ślub. W 1969 roku mężczyzna ukończył szkołę średnią i ożenił się ze swoją szkolną sympatią Klaudią. Jego pierwsze małżeństwo nie przetrwało jednak nawet roku. I jeśli chodzi o przyczynę tego rozwodu, to źródła podają różne informacje, bo czasami jest tak, że oboje weszli w jakieś romanse, a czasami jest tak, że tylko Klaudia je miała. W
W każdym razie niedługo po ślubie, jak wspomniałam, zaciągnął się do marynarki i też zaczął korzystać z usług seksualnych. W międzyczasie zaraził się nawet rzeżączką. Nie zniechęciło go jednak to do tego, aby kontynuować to w przyszłości. W tym czasie wydawało się, że jego potrzeby seksualne są coraz większe. Następnie postanowił osiedlić się w rejonie Seattle i starał się dostać pracę jako policjant, ale nie został przyjęty. Zamiast tego znalazł pracę jako malarz samochodów w fabryce ciężarówek. W 1973 roku poślubił Marcię Winslow i to małżeństwo przetrwało 7 lat, a nawet para doczekała się syna, Matthew. Chłopiec urodził się w 1975 roku. O tym, że mimo trudnego charakteru i dziwnych zachowań Gary Ridgway całkiem nieźle się maskował, może świadczyć to, co lata później, już po jego aresztowaniu, mówił o nim syn. Twierdził, że mimo rozwodu rodziców nadal utrzymywał kontakt z ojcem, że ten nauczył go grać w futbol, przechodził na jego szkolne przedstawienie czy bawił się z nim w parku. Nigdy też nie wypowiadał się przy nim w jakikolwiek sposób o kobietach, a tym bardziej obrażając je. Nie pamięta też, aby jego rodzice się kłócili. Mimo tego małżeństwo Garego z Marcją było dalekie od ideału. Według zeznań kobiety mąż domagał się od niej seksu bardzo często. Bywało, że nawet kilkanaście razy dziennie. Nadal też korzystał z usług seksualnych, ale nie wiadomo, czy wiedziała o tym Marcia. Paradoksem jest to, że swojej żonie nakazał przestrzegać bardzo surowych zasad religijnych, ponieważ w trakcie drugiego małżeństwa taką jego odskocznią od tej swojej natury okazała się być właśnie wiara. Można powiedzieć, że mężczyzna stał się fanatykiem religijnym. Wszędzie chodził z Biblią w ręku i czytał ją na głos. Próbował też nawrócić każdego, kogo spotkał na swojej drodze. Kolejnym problemem tego małżeństwa okazała się być dziwna relacja Ridgwaya z jego matką, czyli teściową Marcii, która próbowała ingerować w ich życie. Między innymi wtrącała się w wychowanie ich syna, kontrolowała ich wydatki czy wybierała ubrania dla Garego. Marcia miała tego dość, ale mąż nie był skłonny do zerwania czy stanowczego ograniczenia kontaktu ze swoją matką, co sprawiało, że kryzys w ich małżeństwie tylko się pogłębiał. Jednak taką ostatnią kluczową kwestią, która sprawiła, że to małżeństwo się zakończyło, było to, że Marcia, która przez cały ten czas zmagała się z nadwagą, postanowiła zrobić operację na żołądku. Przyniosło to spodziewane efekty, a wkrótce kobieta stała się o wiele atrakcyjniejsza dla innych mężczyzn. To z kolei sprawiło, że Gary czuł się bardzo niepewnie i był zazdrosny, przez co w domu wybuchały coraz częściej kłótnie. Jedna z nich miała zakończyć się nawet duszeniem Marcii. To przelało czarę goryczy. Po 7 latach para się rozwiodła. Czyli według moich obliczeń było to mniej więcej w 1980 roku, a przypominam, że Green River Killer zaczął działać od 82, prawdopodobnie. I teraz w tym czasie, jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń, miały właśnie miejsce dwie sytuacje, kiedy to policja zainteresowała się Garym. Pierwsza miała miejsce już w 1982 roku, po tym jak został przesłuchany, gdy został złapany w ciężarówce z kobietą, która świadczyła usługi seksualne. Ta kobieta później została zidentyfikowana jako Callie McGuinness i była jedną z ofiar seryjnego mordercy. Druga sytuacja miała miejsce, gdy wam już opowiedziałam, że policja zapukała do jego domu i zapytała, czy przypadkiem nie wie nic o zaginionej 18-letniej Marii. W 1984 roku został też aresztowany za próbę nagabywania tajnej policjantki, która udawała pracownicę seksualną. Zgodził się wtedy na badanie wariografem i przeszedł je pomyślnie. W 1985 roku zaczął spotykać się z Judith Mawson, którą poślubił 3 lata później. Wydawało się, że Judith dużo lepiej pasuje do niego charakterem niż jego poprzednie żony. Ich małżeństwo było bardzo udane. Gary był wobec Judith bardzo spokojny, uśmiechnięty, czuły. I to, jak już mówiłam, trochę przełożyło się na to, że faktycznie się uspokoił i przestał tak zabijać. Jeśli chodzi o liczbę ofiar Green River Killera, to do dziś nie jest znana. Sam zabójca twierdzi, że stracił rachubę. Oficjalnie udowodniono mu 49 morderstw, ale uważa się, że tych ofiar było znacznie więcej. Mordować zaczął w 1982 roku,
a zakończył w styczniu 1998. Choć jak mówiłam, są podejrzenia, że zabił ją znacznie wcześniej. Jego przydomek Green River Killer wziął się stąd, że ciała swoich ofiar porzucał w większości na terenach, które sąsiadowały z tą rzeką. Choć zdarzyły mu się też próby zmylenia organów ścigania, między innymi dwie ze swoich ofiar wywiózł poza granicę stanu Oregon. A czasami też miał zostawić specjalnie przedmioty, które należały do innych osób, aby zmylić tropy. Same zabójstwa odbywały się mniej więcej w podobny sposób. Mężczyzna wybierał na swoje ofiary głównie kobiety, które świadczyły usługi seksualne. Najczęściej były to nastolatki albo bardzo młode kobiety, które uciekły z domu. Najmłodsza z ofiar miała 15 lat, najstarsza 38. Morderca miał do nich tak same ambiwalentne odczucia jak w stosunku do swojej matki. Z jednej strony czuł do nich nienawiść i gardził nimi, z drugiej pociągały go seksualnie. To sprawiało, że często ulegał tym emocjom i szedł za swoją żądzą. Najpierw proponował swoim ofiarom seks, potem traktował je przedmiotowo i bez szacunku. Potem je dusił, najczęściej zaskakując od tyłu. Początkowo robił to za pomocą dłoni, później zaczął używać liny lub sznurka. Zmienił sposób zabijania ze względu na to, że nie chciał, aby te kobiety go podrapały. Do zbliżeń i zabójstw najczęściej dochodziło w jego domu, samochodzie lub gdzieś w terenie, ale nigdy na miejscu, gdzie pozostawiał ciała. Kobiety zostawiał nagie lub częściowo rozebrane. Czasami układał je też w specyficzne pozycje. Niektórym wkładał kamienie w pochwę. Później stało się to jego charakterystycznym znakiem. Miał też zwyczaj wracania do swoich ofiar po morderstwach i dokonywania aktów nekrofilii. Jak później twierdził, nie było to dla niego tak satysfakcjonujące, jak dokonanie aktu morderstwa. Była to też metoda, aby trochę ostudzić jego pragnienia. Zmniejszał w ten sposób szansę na to, że zostanie schwytany. Bał się, że kolejne morderstwo sprawi, że popełni jakiś błąd i to zaprowadzi go do więzienia. Z tego też powodu zmienił taktykę. Tak jak mówiłam wcześniej, w pewnym momencie zaczął zakopywać swoje ofiary. Przez to śledczy zaczęli uważać, że być może ma do czynienia z dwoma seryjnymi mordercami. Zdecydowanie najgorszym czasem, w którym zostało popełnionych najwięcej morderstw, był okres od 1982 do 3 roku. Wtedy życie straciło najwięcej jego ofiar. A dokładniej 41 z 49 potwierdzonych. Ale skoro sam morderca stracił rachubę, to nie można wykluczyć, że później było tych ofiar znacznie więcej. Koszty śledztwa w sprawie mordercy z nad Green River były gigantyczne i wyniosły około 15 milionów dolarów. W końcu po wielu miesiącach, w czerwcu 2003 roku, uzgodniono z Garym tak zwane plea bargain, czyli taki rodzaj ugody pomiędzy prokuratorem lub adwokatem a oskarżonym, polegającym na tym, że przyznaje się on do zarzucanego mu czynu w zamian za łagodniejszy wyrok. I tak się właśnie stało w przypadku Garego Ridgewaya, który w listopadzie 2003 roku przyznał się do morderstwa 48 kobiet. A w zamian za to i za to, że później współpracował z policją i wskazał niektóre miejsca, gdzie śledczy znaleźli szczątki tych kobiet, darowano mu karę śmierci. Potem do wyroku dodano jeszcze jedno morderstwo. Ridgway rzeczywiście współpracował z prokuraturą i zdradził kilka miejsc, w których znaleziono potem ciała jego ofiar. W 2003 roku zlokalizowano szczątki trzech dziewczyn. Powiedział też wtedy śledczym, że podczas swojego pierwotnego przesłuchania w 1983 roku specjalnie stanął przy płocie, aby przesłuchujący go policjant nie zauważył zadrapań, które jedna z ofiar zostawiła mu wtedy na ramieniu. Oznaczało to, że był naprawdę bliski złapania. Na pytanie, dlaczego wybierał kobiety, które jego zdaniem świadczyły usługi seksualne, bo nie wszystkie kobiety świadczyły takie usługi, powiedział, że po prostu łatwo było je poderwać i nie być zauważonym. Wiedział też, że ich zaginięcie nie zostanie zgłoszone od razu, a może i nigdy. Uważał też, że wybierając takie kobiety będzie mógł zabić tyle, ile chce i nie dać się złapać. W 2005 roku odkryto kolejne dwa ciała kobiet, które tym razem zostały znalezione przez przypadkowe osoby. Co istotne, dopiero po wyroku Gary przyznał się, że uprawiał seks ze swoimi ofiarami, co oczywiście nie było jakąś rewolucyjną informacją.
Zwłaszcza, że przecież do tego, że to Gary jest tym seryjnym mordercą, doprowadziła śledczych informacja, że DNA ze spermy, którą znaleziono na jednej z ofiar, należy właśnie do Dana Ridgewaya. Więc w zasadzie był to nawet logiczny wniosek, że mężczyzna uprawiał seks ze swoimi ofiarami. 18 grudnia 2003 roku Gary Ridgway został skazany na 48 wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. I jeden dodatkowy wyrok dożywocia. Dodatkowo sąd zasądził też po 10 dodatkowych lat za manipulowanie dowodami dla każdej z ofiar, co dało kolejnych 480 lat więzienia. W trakcie procesu Gary słuchał wszystkiego bez mrugnięcia okiem, bez żadnych emocji. Dopiero poruszyła go mowa ojca jednej z ofiar, 16-letniej Lindy Rule. Co takiego mężczyzna powiedział? Powiedział, że chociaż jego wiara w Boga została wystawiona na ciężką próbę, to jednak mu wybacza, ponieważ tak należy zrobić. Jeśli chcecie zobaczyć nagranie z tej rozprawy, to znajdziecie ją w linkach, które będą w źródłach. I teraz jeszcze taka bardzo zaskakująca rzecz, która wyszła w trakcie zeznań. Otóż Gary przyznał się, że używał zdjęcia swojego syna, aby zdobyć zaufanie ofiar. Co więcej, jedną kobietę zabił wtedy, gdy jego syn siedział i czekał na niego w samochodzie. A zapytany, czy zabiłby syna, gdyby ten zdał sobie z tego sprawę, co robi, odpowiedział, że tak. Chociaż oficjalne śledztwo zostało już zamknięte, to śledczy z hrabstwa King nigdy nie przestali szukać zaginionych ofiar Ridgewaya i pracować nad identyfikacją tych ofiar, których tożsamości nie ustalono. Między innymi na tej liście była ofiara, której szkielet określono jako Bones 10. W końcu jednak detektyw Jensen poznał tożsamość tej ofiary. Okazała się nią być 14-letnia Wendy Stevens, nastolatka z Denver. Odkrycie to nie miało już jednak wpływu na sprawę karną Ridgewaya. Mężczyzna już przyznał się do jej zabicia, ale nie był w stanie wskazać miejsca ukrycia jej zwłok. Nie pamiętał. W 2004 roku mężczyzna został przeniesiony na oddział, w którym trzymano najgroźniejszych i najtrudniejszych więźniów, w pojedynczej celi. Tam siedział 23 godziny na dobę. Od lipca 2018 roku przebywa w zakładzie karnym stanu Waszyngton w Walla Walla. Ogólnie do 2019 roku Ridgway był określany jako najbardziej płodny seryjny morderca w historii USA. Chodzi o liczbę ofiar. Ale w 2019 roku tytuł ten zabrał mu Samuel Little, którego potwierdzona liczba ofiar wyniosła na początku 34, a potem 61. Szacuje się, że Samuel Little w latach 1970-2005 zabił nawet 93 kobiety. Gary Ridgway jest też często porównywany do Petera Sutcliffe'a, który także wkładał różne przedmioty w intymne części ciała kobiet i był notowany za drobne wykroczenia, a przez długi czas nie wzbudzał żadnych podejrzeń ze względu na swój skromny wygląd. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co uważacie o samym śledztwie, jak i wyroku. Jako ciekawostkę na koniec powiem wam, że jego była żona, Judith Mawson, czyli ta trzecia żona, mimo wielu sprzecznych uczuć uważała, że jej były mąż powinien być skazany na karę śmierci. Co o tym uważacie? I co sądzicie o tym jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii Ameryki? I czy uważacie, że był jednak ofiarą ze względu na swoje dzieciństwo, czy jednak tylko potworem? Jak mówiłam na początku, nie wyczerpałam tematu, więc jeżeli zainteresowała Was ta historia i chcielibyście się dowiedzieć więcej, a zwłaszcza o ofiarach, to zapraszam Was do lektury książki Anne Rule, Morderca z nad Green River. Przypominam, że linki znajdziecie w opisie. Czekają tam na Was naprawdę ciekawe promocje. Dziękuję Wam też za Wasze wsparcie, łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Dziękuję także osobom wspierającym mnie na YouTube oraz Patronite. A zwłaszcza Angelice, Adzie, Jakubowi, Dominice, Angelice, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Jagodzie. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.